kres, miejski jazz. O tym wersjach tu jest. Siadaj pies, to jest dres, miejski jazz. O tych wersjach tu jest. Siadaj, schizofrenik, weź się określ, bo ci wjechał drugi biegun. Uwierzyłeś, że to progres, kiedy nowych masz kolegów. Wczoraj bieda rąk nie brudzi, szata nie zdobi człowieka. I nie oceniasz się ludzi przez ilość pieniędzy, beka. Dzisiaj ciśniesz po zarobkach i wytykasz poziom fejmu. Niska sprzedaż to jest obciach, jedziesz ludziom od no name'u. Jesteś jeszcze nastolatkiem, życiowo to jesteś w lesie. Pycha kroczy przed upadkiem, ciekawe czy się podniesie. Zaczęło się to w połowie lat 90. Jak wyszedł Leroy i wszyscy zaczęliśmy słuchać Leroya. Mnie to wzięło tak bardzo, że chciałem też robić swój rap i w 96 roku nagrałem pierwszy kawałek w domu na dwóch kasprzakach. Z jednego puszczałem instrumental z płyty Leroya właśnie, Bafangu część pierwsza, a na drugiego kasprzaka nawijałem swój pierwszy tekst. Carpe diem, chwytaj dzień, ja ci wybaczam i ty mnie też. I stare blizny zagoją się, szkoda życia na to co zły. Teraz chodź, ja wyciągam rękę, nie mam czasu na dawną mdlękę. Ja ci wybaczam i ty mnie też, szkoda życia, aby ranić się. Tego co się stało nie da się już cofnąć, ale po co w sobie trzymać te pretensje dożywotnio. Mogłoby już być w porządku, ale nie chcesz wyjść na głupka. Ale gdy to trzymasz w środku, to zatruwa ci jak trutka. Czas uleczył stare winy, bo czas to najlepszy lekarz. Zbyt szybko odchodzimy, czasem nie ma na co czekać. Lubię czuć ten spokój ducha, gdy relacja się oczyści. Gdy jest okazana skrucha, już nie czuję nienawiści. W końcu poznałem też ludzi, którzy też nagrywali rap. I od 98 roku działałem w ekipie Formalina razem z Pecem, z Gremem Świętej Pamięci, z Sabiną i z Kobrą. Nagrywaliśmy tam kilka kawałków i później zacząłem nagrywać sam jako Tater. Nagrałem płytę Nowochódzka Krew WHKZ. Nagrałem płytę z Gremem razem pod tytułem Kwadrans. Nagrałem płytę następną Przekaz w rytmie rap. W grudniu 22 roku nagrałem tą płytę, nazywa się Piąta Rano. Nagrałem ją po 9-letniej przerwie. Wiadomo, życie pisze różne scenariusze. Współpracowałem przy niej z Żółwikiem, z Jezjezją. Bardzo dużo mi pomógł, w sumie razem wydaliśmy tą płytę. Zaprosiłem tam artystów z Nowej Huty, moich, w większości wszystkich moich kolegów praktycznie. I no i wyszła najlepsza płyta, jaką kiedykolwiek udało mi się zrobić. Puszczam rap na dystrykty i nie wczuwam się w werdykty. To kawałek osobisty, różnie może wypaść tytuł. Kiedy piszę jest zaduma jak prawdziwy benedyktyn. Jeśli myślisz, że rap umarł, masz tu opowieści, skrypty. Piąta rano, wstaję cisnę, piszę teksty zajebiste. I nie opowiadam bajek, bo tu baje daje Disney. Ty sam oceń te przechwałki, czy ci będzie się podobać. Ja nagrywam te kawałki, żeby się ruszała głowa. Na przestrzeni tych lat zagrałem ponad 100 koncertów w Krakowie i w Polsce, w różnych miastach i nawet za granicą. Graliśmy między innymi z takimi zespołami jak 3H, z Magikiem, nawet Peja, Morwua, w sumie cała czołówka polskiej rap sceny. Graliśmy nawet koncert w Rzymie na festiwalu Ostia Hip Hop Days. Tam nawiązałem współpracę też z zespołem Trenta Quattro Special Roma. Nowa Huta, pierwszy w Polsce miasto socjalistyczne, spełniające wytyczne, wszystkie punkty strategiczne. W sąsiedztwie Krakowa, czyli inteligencji licznej, jako kara za postawy antykomunistyczne. Idealne soc miasto, spełniony sen Stalina, zbudowane od zera plus wielki kombinat. Bez kościołów, tylko ołów, beton, stalicyna. Praca w hucie tak nad głową i propaganda Lenina. Miało to wychowywać nowego człowieka, oświeconego ateistę, który Boga się wyrzeka. Jednak ta filozofia Polakowi zbyt daleka, więc na efekty nie trzeba było długo czekać. No i w sumie tyle. Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie studiów mieszkałem w Nowej Hucie. Aktualnie mieszkam na Śląsku. No i jestem autorem prac, które są wokół nas. Są to prace, których idea wywodzi się od takiego pomysłu, który stworzył Amerykanin Jake Parker w 2006 roku. On zainicjował taki challenge, ponieważ nie miał pomysłu na siebie, nie mógł się zmobilizować do pracy, więc napisał sobie w ciągu miesiąca 30 haseł przypadkowych, do których codziennie musiał stworzyć jedną grafikę akurat w tym wypadku. No i kontynuuje to od tamtego czasu.
I w sumie cały świat uczestniczy w tym i tworzy te prace, udostępnia na Facebooku, na Instagramie. No i te prace są wynikiem takiego Inktobera właśnie. Są to zazwyczaj prace tuszem, graficzne, ewentualnie jakiś jeden kolor, natomiast są dosyć oszczędne w formie. Mamy tutaj do czynienia z zapowiedzią dużej wystawy. Dwie początkujące ją prace są za nami, które tutaj widać. Są to prace, które są powiązane z zapachem, dlatego nazwa wystawy roboczo będzie brzmiała synestezja, czyli poruszanie więcej niż jednego ze zmysłów. W tym wypadku mamy do czynienia z węchem i ze wzrokiem. Tutaj kolega jest Jakub Pietrynka, jest perfumiarzem i on powie kilka słów na temat zapachów, które dobierał konkretnie do poszczególnych obrazów. W tym wypadku moją rolą było zinterpretowanie zapachem koloru brązu oraz zieleni. Posłużyły mi do tego naturalne esencje, jak i molekuły